A, to już jesteśmy już live naszą transmisją. Witam Was bardzo serdecznie. To jest dzień trzeci naszego turnieju. Tym razem obserwujemy spotkanie par mixtowych i dzisiaj są rozgrywane dwa turnieje. Po pierwsze mixty, a po drugie turniej Old Boyów. Jesteśmy na boisku centralnym, na boisku numer 1. Widzimy tutaj pojedynek między parami Semeniaka, Natalia Semeniaka, Klaudiusz Lubczyński w niebieskich strojach, para z Wrocławia, kontra Sandra Jutrzenka i Przemysław Mazur, stroje czerwone. Obecnie mamy 4-2 dla pary w niebieskich strojach. Klaudiusz teraz poszedł z góry, ale wyrzucił piłkę. Wczoraj tą zagrywką z góry raził przeciwników w turnieju męskim. Odprawił m.in. do domu Dominika Poznańskiego, co było tutaj, nie ma co ukrywać, sensacją. Ale to było wczoraj, dziś mamy nowy dzień, nowe zmagania. Mniej mocy na pewno niż wczoraj, bo na pewno po wczorajszym graniu zawodnicy odczuwają już jakieś zmęczenie. A teraz oglądamy akcję na tyle Semeniaka. Przebija, ale ciasno podbiła tą piłkę takim, jak to nazwać w ogóle, drapem, strzałem, ciosem, takim punchem, o. To będzie punch, nazwijmy to punch. Punchem i umieściła piłkę po drugiej stronie siatki. I teraz Natalia Semeniaka będzie zagrywać. Natalia ma bardzo dobrą, mocną zagrywkę. Teraz świetnie Sandra gdzieś tam ukąsiła Klaudiusza, który nie poradził sobie z tą piłką. Zagrywka oczywiście na mężczyznę, a Klaudiusz robi swoje rzeczy, wykręca ten nadgarstek i patrzy gdzie nie ma obrońców, a to jest kluczowe, jeśli chodzi o oszukiwanie obrony i zdobywanie punktów. Trzeba patrzeć, gdzie są przeciwnicy. Przemysław Mazur w ataku, drapem za Klaudiusza, a Klaudiusz odpowiada również drapem. Drap za drap. Tutaj szybka konsultacja z Marcinem Szczechowiczem. O 13.30 będziemy mieć wywiad z naszego studio z panem Tomaszem Szczechowiczem, czyli dyrektorem z Bąszyńskiego Centrum Turystyki, Sportu, Turystyki i Rekreacji, który odpowiada za tę imprezę. I tylko dzięki niemu tutaj jesteśmy, a wyglądacie od dwóch, a właściwie już łącznie wliczając w to dzisiaj, od 3 dni zmagania sportowców. Tymczasem ponownie widzimy Sandrę Jutrzenkę. Świetnie teraz Natalia Semeniaka z lewej ręki po przekątnej. Dobre zagranie. Natalia Semeniaka na zagrywce. Teraz Przemysław Mazur przebija ratunkowo piłkę, ale robi to nieskutecznie. Wyrzucił piłkę w aut. Zmiana stron. Mamy wynik 5-5, bo tego pewnie nie widzicie. Jest 5 do 5. Przepraszam. Jest 9-5 dla pary Semeniaka Lubczyński, para z Wrocławia, tak już wcześniej wspominałem. Z problemami teraz Sandra Jutrzenka, jej partner, nie dobiegł, nie podbił tej piłki i nie ma punktu na koncie zespołu w czerwonych koszulkach. 10-5 Lubczyński Semeniaka. Klaudiusz Lubczyński, jaki kierunek wybierze? Za plecy, aut, pomylił się, a i myślałem, że ta piłka wejdzie idealnie w kreskę, bo Klaudiusz ma jakiś taki, nazwijmy to radar może, który szuka linii i bardzo często trafia w kreski, a tymczasem Przemysław Mazur zagrywka do linii i Klaudiusz ponownie autowo szuka, ale jak już Klaudiuszowi zaczną wchodzić te piłki, to będzie to robić, obstawiam, regularnie.
Tutaj Jarek powolutku, myślę, że za chwilę dołączy do naszego studia komentatorskiego. Jest 10 do 8, odrabiają straty para Jutrzenka Mazur. A tymczasem Klaudiusz Lubczyński bardzo dobrze zakręcił, wykręcił ten nadgarstek. I zdobywa 11 punkt dla swojej drużyny. Klaudiusz Lubczyński musi w Przemysława Mazura. Mężczyzna w mężczyznę, tak się gra w mixtach. Piłka autowa. Szukał linii Przemysław Mazur, szukał gdzieś tu narożnika prawdopodobnie. I nie znalazł. 12 do 8 dla pary Lubczyński Semeniaka. Póki co to prowadzenie niezagrożone. Ale poczekajmy, zobaczmy, co będzie się działo dalej. Z góry Klaudiusz Lubczyński. Sandra Jutrzenka zaskoczyła, próbowała zaskoczyć pierwszą piłką, a teraz świetna obrona Sandry. Gramy dalej. Zobaczmy, długa akcja, ciekawa akcja. A i Klaudiusz teraz, no, przesadził. Chciał grać na 3 razy na 1 z Sandrą. Sandra jednak imponuje tutaj mobilnością, bym powiedział, i szybkością. Dobrze przechwytywała te piłki Klaudiusza, a to też muszę przyznać, nie lada sztuka, bo Klaudiusz zazwyczaj ma bardzo precyzyjne i trudne piłki, a Sandra robi to wyśmienicie. Jeśli mówię tutaj oczywiście o obronie, a ze mną w studio już z powrotem jest Jarosław Madzia. Witaj, Jarku. Jarek oczywiście musi włączyć mikrofon, bo bez włączonego mikrofonu... O, teraz. Dziękuję, Piotrze. Bardzo proszę. Siemanko wszystkim jeszcze raz. Sprawy techniczne ogarnięte, mogę do Was już dołączyć. Widzę, że dzieje się tutaj. Ta właściwa faza turnieju, najciekawsza chyba, rozpoczęła się, gdzie mężczyźni w połączeniu z kobietami. Tak, najciekawsza faza turnieju, obłędna plaża, tak. Nie liczyliśmy na, nie czekaliśmy na żeńskie, nie czekaliśmy na męskie, czekaliśmy na mixty. Wczorajsze tak emocje naprawdę. Widzę, co dzisiaj by działo, ponieważ turniej mixty niekiedy też ma swoje kontrowersje, tak? I zobaczymy, czy dzisiaj też takie będą. A my kontrowersje lubimy. No nic tak nie ożywia spotkanie, kilka. Kilka krzyków, pretensji i tak dalej, ale oczywiście... Tak. Nie w kobietę! Nie możesz w kobietę! Ale oczywiście w sportowej, tylko na zasadach sportowej rywalizacji i fair play. 13 do 9, taki jest wynik tego spotkania dla pary w niebieskich koszulkach. Tam jest odwrotny wynik w tablicy. A, czyli Klaudiusz prowadzi z Natalią. Klaudiusz prowadzi. Póki co tak. Ale niedzielny jeszcze... trochę nabiegał dzisiaj, bo tak zaległ koło tego przesyłka, nawet nie wykorzystał. Tak, miałem krótką pogawędkę z Klaudiuszem tuż przed tym spotkaniem. Rozmawialiśmy i powiedział mi, że troszkę czuje zmęczenie. Pewnie nie ma takiej energii jak wczoraj. Z Dominikiem Poznańskim wykończyła Klaudiusza. Możliwe. Zresztą Klaudiusz wczoraj cały czas latał z góry na zakrywce, więc no. To też, umówmy się, to też dodatkowo kosztuje trochę energii. Nie ma co ukrywać. A teraz świetnie Sandra. W pełnym biegu próbowała jeszcze podbić tą piłkę. Widać ofiarną grę. Pełną poświęcenia. To jest prawa strona Brazylijki. A tutaj Natalia Semeniaka znalazła kanał rozwodowy. Umieściła tam piłkę między Przemysławem a Sandrą. Ciekawe, czy powtórzy to zagranie Natalia Semeniaka. Bardzo niewygodna zagrywka. Szybująca, silna i powtórzyła skuteczną zagrywkę. Broniłem naszego stanowiska przed uderzeniem tej piłki. Ale mamy tutaj naszego pomagacza Tymona, który tutaj w tle się kręci, wszędzie się wciśnie, poda piłkę, on jest specjalistą w tej dziedzinie, wie co robi. Pozdrawiamy Tymona serdecznie, hej Tymon.
Wracamy do meczu. Natalia Semeniaka w Sandrę Jutrzenkę. A Klaudiusz, to Klaudiusz czaruje, tak. To jest taki obrócony hak. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Na łabędzia. Zagranie. Strzał łabędzia. Klaudiusz tym nadgarem potrafi zrobić taki ruch i jeszcze w tamtą stronę, gdzie ja... No mi się kończy tutaj zakres. Tak. Strzał Klaudiusza. Zagrał Klaudiusza, a to już mówiliśmy kiedyś, tak. Tak, no tak kiedyś mieliśmy nawet dwa lata temu na błędnej, nagrywaliśmy topowe zagrania Klaudiusza. Nagrywaliśmy, nazywaliśmy już. Tylko, że Klaudiusz ma kilka takich zagrań, że ciężko by było wybrać jedno, żeby nazwać go Klaudiuszem, w sensie to zagranie Klaudiuszem. Nie? Zagranie o nazwie typowy Klaudiusz. Bo Klaudiusz ma jeszcze takie zagranie, że na przykład stąd w ogóle tak bije śmiesznie, lekko podskakując tylko i tutaj wyciąga taki kacik. Może będziemy mieć okazję, żeby zobaczyć. O, zobaczmy, co zrobi. O, nie, to właśnie. Było bardzo techniczne. To było bardzo techniczne. To tak. Było bardzo techniczne. To jeszcze, na prostej to jeszcze nie był Klaudiusz. Tak. Ale patrz, jaką lekkością ten deszel leci w górę, nie? Zazwyczaj zawodnik musi użyć do tego mięśni całego ciała, tak? No, z nóg wyjść. Mięśnie pośladków użyć. Rąk, tutaj brzucha, tak? Napięć. A Klaudiusz tylko. Klaudiusz używa jakby same swojego, ręce, a tak, i tak dokładnie. Swojej indywidualnej szkoły. Teraz widziałem podbicie na boisku Old Boyów. No tak nogą idealnie dograne. Poczekaj, poczekaj, Jarku, to mamy 19 do 10. Proszę. Piłka autowa, a to oznacza, że mamy pierwszą piłkę meczową tutaj na w trakcie naszego spotkania na boisku centralnym. I Klaudiusz Lubczyński teraz z góry, z góry. Klaudiusz, dawaj z góry. Skyball, skyball. Klaudiusz powiedział do końca życia z góry. Patrz, jak mu to poszedł. Idzie. No i Ściedzi to zagrywa. Pięknie, zaraz okierował, jeszcze teraz dobiegnie dookoła, obrócił się, przeturlał. Ninja. Ninja. Wojskowy ninja. Ninja. Parkour. Tak. A w tle u nas na boiskach leci Backstreet Boys. Youth for everybody. Bo tak się nazywa ten utwór. I Natalia Semenia. Brawo. 21 do 11 wygrywają to spotkanie zawodnicy w niebieskich strojach. Brawa, brawa dla nich i idą dalej w swojej drabince. Idą dalej w swojej drabince, a my powolutku będziemy się przynosić do naszego studia tak. Proskosowego. Tam będziemy mieć wywiad z panem Tomaszem Szczechowiczem. Wybitny gość za chwilę, który tutaj odpowiada za całość tego eventu, najważniejszy mózg tego eventu.